Marcin Pawlak, jestem prezesem zarządu firmy Hoyte Service. Czym Państwo się zajmują? Nasza firma wynajmuje razem z serwisem maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia. Takie maszyny powinny stanąć w każdym biurze, w każdym miejscu użyteczności publicznej. Mają one swoje zastosowania między innymi właśnie w bankach, gdzie obowiązuje taki dress code i każda osoba może przyjść i w łatwy sposób w ciągu minuty wyczyścić buty. Podchwytliwe pytanie. Jesteśmy na konferencji czy tudzież sympozjum, na którym dużo prelegentów wypowiada się o budowaniu, prawda, nowych miejsc pracy, tak, tych workplaces, nowych możliwości, żeby być odpornym na zmianę, jak również o oszczędzaniu. Jak pan widzi swoją usługę, swój produkt w kontekście poszukiwania oszczędności? Przede wszystkim brud, który jest wnoszony na butach, czyli czyszczenie wykładzin, przede wszystkim oszczędność na ręcznikach papierowych jednorazowych, gdzie ludzie przychodzą, wyciągają papier toaletowy, wycierają ręczniki, żeby wyczyścić buty. Po prostu w łatwy i prosty sposób mogą skorzystać z maszyny. No i te oszczędności na papierze są zdecydowanie większe. Oszczędności na sprzątaniu również są większe, bo ten brud zostaje w maszynie, nie jest wnoszony do biura, nie są niszczone przez to też wykładziny. Jak Państwo działają? Wynajmujemy, przywozimy przede wszystkim takie maszyny do testu. Każdy może bezpłatnie przetestować takie urządzenie. Dajemy do tygodniowego testu. Ktoś, komu się taka maszyna podoba, decyduje się później. Albo ona zostaje u niego w biurze, dobieramy oczywiście model, dysponujemy 4 najlepszymi modelami, jakie są na świecie. Jeśli się maszyna podoba, koszt zaczyna się od 199 zł miesięcznie. W tym mieści się wszystko, czyli jakby pasta, no buty są najbrudniejszą częścią naszej garderoby, więc buty będą czyste po wyczyszczeniu, tylko maszyna będzie brudna, więc musimy je wymieniać. Wymieniamy je na co 12 tygodni na nową maszynę, zawsze będzie w niej pasta, zawsze szczotka polerująca białe, jasne obuwie, zawsze będzie czysta. Super, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.